Miedziane szatki dla Agatki Heleny Dutkiewicz, też starsza publikacja z mojej biblioteczki, to jest 87 rok. Widać, że nie bardzo ją używałam, widać, że jest taka totalnie niezużyta. Z tej przyznam się, że nie korzystałam, chociaż bardzo fajnie pokazane właśnie na schematach graficznych, jak dziergać, pokazane też takie czarno-białe zdjęcia z dużym kontrastem, jak działać. Dużo mówi się o próbkach, o jakichś takich konkretnych terminach, które są używane w dziewiarstwie. Dużo jest też praktycznych takich zdjęć, jakichś takich drobnych elementów dodawanych do naszych prac. Oczywiście fotografie z konkretnymi próbkami i dochodzimy aż do takich konkretnych prac, tak, jakieś sukienki, chyba wszyscy znamy te sukienki dla dzieci, jakieś takie czapeczki, bardzo dużo praktycznych rzeczy, aż po bluzki, swetry dla osób dorosłych. Mnie bardzo zainteresował format, po prostu jest bardzo malutka ta książeczka, więc znowu łatwo wrzucić do torebki, zabrać ze sobą. Generalnie są tutaj prace dla dzieci, ale myślę, że dla dorosłych też spokojnie znajdziecie niektóre sweterki, które mogą Was zainspirować do dziergania.